Jak w tytule dzisiejszego filmu, rozmowa dzisiaj będzie kierowana w stronę inwestowania małych kwoty, ponieważ większość z nas i pewnie osób, które w ogóle oglądają ten kanał, to osoby, które zastanawiają się, w jaki sposób budować swój majątek, w jaki sposób ochronić swoje oszczędności, jak zdobyć pieniądze, które pozwolą nam w przyszłości godnie żyć, a docelowo być niezależnym finansowo i pewnym siebie człowiekiem, bo tylko dzięki takim cechom jesteśmy w stanie funkcjonować w tym świecie i być osobami, które nie dość, że będą zadowolone sami z siebie, to będziemy emanowali tą energią i pomagali innym osobom. Ja także ten kanał prowadzę. Tym kanałem rządzi taka właśnie motywacja dzielenia się z innymi swoimi przemyśleniami, swoją wiedzą, ale także poprzez nagrywanie tych filmików mam wrażenie, że ta wiedza utwierdza się we mnie. Dzięki właśnie nagrywaniu filmów na YouTubie zrozumiałem, że warto próbować wiele rzeczy, mimo że nasze otoczenie, nie wiem czy tylko polskie, ale najbliższe zawsze neguje to, co robisz. Chciałem próbować sklep Allegro, to z kilku źródeł słyszę, że w co ja idę, co ja się wygłupiam, tutaj nie ma pieniędzy. Mimo że jeszcze nie ma tych sukcesów, ja gdzieś tam w głębi ducha, serca wierzę, że to wypali, w jakim stopniu zobaczymy, ale jako sportowiec nie poddaję się zaraz po rozpoczęciu, tylko idę i napieram i mam przekonanie, że mi się uda. Nie wątpię w to na początku drogi, bo równie dobrze mógłbym nie zaczynać, bo po co robić coś, co sami sobie jakby podważamy i podcinamy sobie skrzydła. Dlatego warto na początku marzyć, później warto realizować te marzenia, a życie pokaże i tak naprawdę nasza konsekwencja i w działaniu nasza determinacja stworzy nam takie możliwości, takie sytuacje, które doprowadzą nas do celu. Tylko musimy cały czas iść ku temu celowi i nie poddawać się, nie patrzeć, nie słuchać, co mówią inni, bo mają za mało danych tak naprawdę. Ty sam wiesz, co chcesz osiągnąć, spisałeś to wcześniej, codziennie powtarzasz, można powiedzieć sobie, taką mantrę, która determinuje cię do działania i która podpowiada ci i stwarza sytuację. Cały świat, można powiedzieć, kieruje się do ciebie, podrzucając ci różne aspekty, różne materiały i narzędzia. Dlatego już tutaj życzę ci samych udanych decyzji i konsekwencji, determinacji i idź tam, gdzie chcesz iść i nie patrz na to, co mówią inni. Wracając do tematów inwestowania. To jest tak naprawdę podobna strona naszego życia. Inwestujemy, bo chcemy ochronić nasz kapitał. Chcemy zgromadzić jakąś kwotę, którą później przeznaczymy dla siebie lub dla innych, w zależności co nas determinuje do tego inwestowania. Drugim aspektem jest czas, w jakim chcemy to inwestować, jakie możemy ponosić ryzyko. Musimy ze sobą jakby podpisać taką umowę, taki pakt zasad, reguł, które będą kierowały nas podczas tego inwestowania. Nie zaczynajmy inwestowania, kiedy nie mamy pieniędzy, kiedy nie mamy oszczędności, kiedy nie mamy spokojnej głowy. Nie wiem, mamy same kredyty, mamy same zadłużenia, jakieś sprawy, które są niedokończone, a chcemy inwestować po to, żeby w ciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech potroić albo zrobić ze 100 zł milion złotych. Tak to nie działa, jeżeli jesteśmy hazardzistami, jeżeli chcemy coś zrobić szybko i nam się to należy, nie mamy jakiegoś planu w tym działaniu, to według mojej opinii, bo tylko to, co dzisiaj wam przedstawiam, to są moje opinie, nie są to porady inwestycyjne. Ja nie jestem inwestorem, dzielę się tylko z wami moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami, które tutaj wyciągnąłem z rynku kryptowalut, z rynków takich, można powiedzieć, oszczędnościowo-lokacyjnych.
Jeżeli Wam się to podoba, to zostańcie do dalszej części. Jeżeli myślicie, że to są jakieś bujdy na resorach i cała ta wiedza jest wymyślona i nierealna, to po prostu odejdźcie i zostawcie, nie wiem, nawet lajka w dół i idźcie tam szukać wiedzy, gdzie Wam powiedzą, że w tydzień jesteście ze 100 zł w stanie zrobić milion. Tutaj tego nie zobaczysz. Tutaj tylko mówimy długoterminowo, logicznie i pokazujemy tą drogę krok po kroku, w jaką stronę iść, co musimy zmienić w sobie, żeby ten świat zmienił się w stosunku do nas. Wracając do tematu, żeby właśnie podpisać tą umowę, podpisać, nie wiem, spisać nawet sobie te zasady, jakim będziemy się kierować, że inwestujemy co miesiąc określony albo procent naszych zarobków, albo jakąś kwotę. U mnie jest to 500 zł co miesiąc właśnie w rynek kryptowalut. Jest to właśnie forma jakby inwestowania. Forma oszczędzania, no to, to już jest inny temat. Ja na przykład oszczędzam w IKE lub IKZE, gdzie też wpłacam około 300 do 500 zł w zależności ile gdzieś tych pieniędzy zostanie, jaki jest miesiąc. Wiadomo, każdy miesiąc ma inne potrzeby i wyrastają one jak grzyby po deszczu, ale mam swoją zasadę, mam swoje jakieś tam pakty, umowy podpisane i staram się trzymać zasady: najpierw płać sobie, później wszystkim innym. Nie zaczynam od opłacania rachunków, bo się należy, bo ktoś na mnie liczy. Nie. Dzisiaj płacisz rachunki i masz na to pieniądze. Może się okazać, że później, kiedy nie masz miesiąc, dwa, trzy, ktoś ci zapuka do domu i będzie chciał te pieniądze, więc najpierw zadbaj o siebie, opłać te właśnie oszczędności, opłać wszystkie rzeczy, które ciebie jakby dźwigają i pozwalają ci długoterminowo patrzeć pozytywnie na swoje finanse, a później dopiero zapłać rachunki. Jeżeli zaczniesz w drugą stronę, okaże się, że masz tyle wydatków, nie wiem, musisz kupić 15 kurtkę, 16 buty i na inwestycje i oszczędzanie zostanie ci niewiele albo tak zwane nic. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame.